kupiliście DA 500 mini na promce za 450 zł i dobrze się bawicie, ale jednak czegoś Wam tutaj brakuje? Pewnie działającej klawiatury. Co prawda przy graniu nie przydaje się aż tak często, ale są takie gry, w których klawiszy po prostu brakuje. A może chcecie zamknąć DA 500 mini w obudowie do Amigi? To dość popularny trend. O dziwo. Zresztą niekoniecznie musicie zamykać w takiej obudowie DA 500 mini. Może być to Raspberry Pi, Orange Pi, czy dowolny inny mini komputerek. Wiem, że w dzisiejszych czasach oryginalny Raspberry Pi kosztuje niebotyczne pieniądze, ale właśnie taki Orange ma całkiem znośne ceny i dobrą dostępność, także kto wie. Dzisiaj więc Wam opowiem, jak działa klawiatura Amigowa oraz co zrobić, by podłączyć ją do DA 500 mini oraz innych komputerów, w tym także peceta. Oczywiście nie omieszkam Wam na początku walnąć trochę teorii, ale myślę, że będzie ona całkiem ciekawa. W końcu kto by nie chciał wiedzieć, jak działa Amigowa klawiatura. Zanim to jednak zrobię, zapraszam do zapoznania się z ofertą naszego partnera, firmy PCBWay, gdzie wykonana została płytka PCB, jaką użyję w tym odcinku. Firma ta jest dostawcą wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, a także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedania produkt. Dodatkowo, jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który starczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk prostych płytek PCB, no na przykład dokładnie takich, jakie dzisiaj używamy przy tym klawiaturowym projekcie. A wracając właśnie do tego projektu. Jaka jest klawiatura Amigi? Można powiedzieć, każdy widzi. I tutaj niezależnie, czy będzie to klawiatura do Amigi 500, 1000, 2000, 3000, 4000, CDTV czy CD32, CD32, to tak naprawdę jest to ta sama klawiatura, która różni się praktycznie tylko kabelkiem, jaki podłączamy do reszty komputera. Jak więc działa taka klawiaturka? Pamiętacie, jak 3 lata temu podłączałem w podobny sposób klawiaturę Commodorka do peceta? Pewnie nie pamiętacie. Wtedy musiałem tam zająć się 20 kablami, bo była to klawiatura macierzowa, która tak naprawdę jest zestawem 8 rzędów i 8 kolumn i przekazuje do Commodorka numer naciśniętego klawisza, ustawiając bity na 8 liniach kolumny i 8 liniach rzędu. Tutaj dzięki Bogom już takiej masakry nie mamy. No może trochę mamy, bo ta technologia macierzowa jest tam gdzieś w klawiaturze ukryta, ale jej obsługą zajmuje się wbudowany już w nią kontroler, który przekazuje dane o naciskanych klawiszach do komputera w znacznie bardziej sensowny i prosty sposób. No może nie bardziej prosty, ale wygodniejszy. W kabelku do klawiatury znajdziemy zawsze 4 ważne druty. Zasilanie i masę, które się przydają do zasilania klawiatury, oraz linię danych i zegara, na których klawiatura komunikuje się z komputerem. No dobra, wyjątkami są tutaj klawiatury od Amigi 1200 i Amigi 600, gdzie powrócono do idei wbudowania kontrolera klawiatury w komputer i przesyłania do niego czystej informacji z macierzy klawiszy za pomocą szerokiej tasiemki kilkudziesięciu kabelków. Jednak my zajmujemy się dzisiaj klawiaturami z własnym kontrolerem, który komunikuje się później z komputerem. Komunikuje jak? Szeregowo, po prostu szeregowo. Gdy naciskamy klawisz z klawiatury do komputera, przekazywany jest jego numer w postaci 8 bitów danych. Tak naprawdę to bitów danych z numerem klawisza jest 7, a 8 bit oznacza, czy użytkownik, czyli my, dany klawisz nacisnął, czy może puścił. Mamy więc możliwość wysłania informacji o 128 różnych klawiszach i stanie ich wciskania lub puszczania. Oznacza to, że gdy naciskamy jakąś literkę, do komputera trafia informacja z numerem klawisza i sygnałem, że został on naciśnięty, a po chwili informacja z tym samym numerem i sygnałem, że klawisz został puszczony. To właśnie dlatego możemy wciskać kilka klawiszy naraz. Jeśli na przykład wciskamy lewy klawisz Amiga i klawisz N, to najpierw pójdą do komputera 2 sygnały o naciśnięciu tych dwóch klawiszy, jeden po drugim, a następnie 2 sygnały o ich puszczeniu, jeden po drugim. Klawiatura przesyła takie proste informacje, a już sam komputer i system operacyjny musi się martwić po swojej stronie, co z nimi zrobić. A jak wygląda ta komunikacja na niższym poziomie? Gdy klawiatura chce zacząć wysyłać numer klawisza, to najpierw ustawia na linii danych wartość pierwszego bitu z numeru klawisza. Choć tak naprawdę to wysyła nie pierwszy bit, ale 7 bit tego numeru. W ogóle ta kolejność wysyłania jest trochę dziwna. Po kolei są wysyłane bity 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
i to są bity odpowiedzialne za numer klawisza, a na końcu bit 8, odpowiedzialny za stan wciśnięcia puszczenia. Dlaczego tak jest? Powiem później. Ok, w takim razie klawiatura chce wysłać sygnał. Ustawia więc na linii danych pierwszą wartość bitu, następnie wysyła impuls na linii zegara. Aktywuje ją, a po chwili dezaktywuje. Ten impuls trwa 20 milisekund. Potem czeka chwilkę, też około 20 milisekund, ustawia na linii danych drugi bit, znowu czeka chwilkę, puszcza puls na zegarze, znowu czeka chwilkę, ustawia trzeci bit na linii danych, puszcza puls na zegarze i tak 8 razy. Gdy klawiatura prześle całą informację, komputer musi potwierdzić jej odbiór. Robi to przez ustawienie, przez aktywację linii danych na minimum 1 milisekundę. Jeśli klawiatura odczyta tą zmianę, no to jest zadowolona. Jeśli jednak taka zmiana nie nastąpi przez około 150 milisekund, to klawiatura uznaje, że komputer nie był w stanie odczytać numeru klawisza. Ponieważ klawiatura nie wie, co się dzieje z komputerem, zaczyna wysyłać pojedyncze bity ustawione zawsze na 1 i czeka na potwierdzenie odbioru. Jak się nie uda za pierwszym razem, wysyła taki bit kolejny raz i kolejny raz do skutku. Gdy w końcu się udało, po stronie komputera mamy odebrane jakieś w sumie śmieci, ale zawsze kończące się jedynką. Jedynką, która oznacza puszczenie klawisza, co jest mniej niebezpieczne od sygnału naciśnięcia klawisza. I dlatego właśnie ostatnim sygnałem, który odbierany jest przez komputer i wysyłany przez klawiaturę, jest sygnał stanu klawisza, tutaj puszczenia klawisza, dla bezpieczeństwa. No i taka zadowolona już klawiatura wysyła specjalny numer klawisza o wartości binarnej 11111001. Mam nadzieję, że nie pomyliłem, który jest informacją dla komputera, że zadziało się coś niedobrego oraz powtarza transmisję tego sygnału, który przedtem nie doszedł poprawnie. Oczywiście poinformowanie komputera o tym, że poprzedni sygnał był śmieciowy, w sumie już tutaj nic nie zmienia, bo pewnie komputer i tak już go obsłużył. Także komputer puszcza ten śmieciowy klawisz i otrzymuje sygnał o poprawnym klawiszu. A klawiatura wysyła kolejne informacje o tym, co użytkownik naciska. I tak się toczy życie klawiatury. A tak jeszcze dla porządku dodam, że w tym protokole za stan logicznej jedynki, czyli aktywacji, uznawany jest napięciowo stan niski na linii, a za zero stan wysoki na linii, czyli odwrotnie niż to jest zazwyczaj. Jak już mówiłem, w sumie to nawet nie wiem, czy mówiłem, ale możecie podejrzewać, że zajmę się dzisiaj klawiaturą do Amigi 500, która ma prostą złączkę nie z 4, ale aż z 7 kabelkami. Prócz tych 4 zawsze obecnych mamy dodatkowo 2 kabelki włączające diody na klawiaturze oraz kabelek resetujący kontroler klawiatury. Nimi i tak się w sumie nie będziemy zajmować, przynajmniej nie od razu. Podobnie jak we wspomnianym przeze mnie filmie o klawce do Commodore 64, do podłączenia tej amigowej użyjemy płytki klona Arduino Pro Micro działającej na napięciu 5 V zgodnej z Arduino Leonardo. Wybór taki padł na te płytki, ponieważ bez kombinowania ich port USB może działać w trybie udawania takich urządzeń jak klawiatura, myszka czy pad. Plus jest to płytka tania, no przynajmniej kiedyś była tania. Pamiętam, że jak swoje kupowałem, to kosztowały one około 12 zł. Teraz w Polsce się je kupuje za jakieś 40-50, ale jeśli nie przeszkadza nam dłuższe czekanie, to dużo taniej możemy je zdobyć na przykład AliExpressie. Teoretycznie, jak zrobiłem to w przypadku C64, mogłem kable klawiatury podpiąć bezpośrednio do Arduino, ale uznałem, że tym razem będę mądrzejszy i rozejrzę się za tym, czy ktoś już nie zrobił za mnie takiej fajnej, ułatwiającej tą sprawę płytki. I okazało się, że zrobił. Znalazłem na GitHubie projekt, w którym stworzono płytki pozwalające na wygodne podłączenie klawiatury od Amigi 500 oraz w zależności od rodzaju płytki Amigi 1000, albo 2000, 3000, albo CDTV, albo CD32. Mamy więc 4 takie płytki do wyboru. Ja wybrałem sobie tą z możliwością podłączenia małego złącza DIN z CDTV, bo akurat klawiaturę od CDTV mam, może mi się więc ona kiedyś przyda. Same płytki zafundowała mi, jak mówiłem, firma PCBWay, za co jeszcze raz dziękuję. Projekt przewidywał montaż Arduino bezpośrednio, ale ja oczywiście, jako oszczędny człowiek, zamontowałem sobie gniazdo, bo jak mówiłem, Arduino teraz jest za drogie
żeby je sobie od tak płytkę bezpośrednio i na stałe wlutowywać. Linki do płytek na GitHubie i PCBWay oczywiście wrzucę Wam do opisu. Przy okazji do tego projektu był dołączony prosty program umożliwiający na odczytywanie klawiszy z klawiatury Amigowej i wysyłanie ich do peceta. Autorstwa oryginalnie innego użytkownika GitHuba. Link do oryginału też dam Wam oczywiście w opisie. Sam program jest naprawdę prosty i podobnie jak ten komodorowy, do udawania przez Arduino klawiatury wykorzystuje wbudowaną bibliotekę keyboard.h. Zresztą zobaczcie sami. Sam program jest, jak mówiłem, niezwykle prosty. Na początku mamy zainkludowanie biblioteki keyboard.h, która może uczynić z Arduino urządzenie USB. Potem mamy definicję czterech pinów, które będą wykorzystywane przez nasz program. Tak naprawdę dwa główne to jest pin zegara, pin danych. Mamy też dwa piny, na których wychodzi zasilanie do diody zielonej i czerwonej na klawiaturze Amigi. Następnie mamy definicję klawiszy, która tak naprawdę zamienia liczbę, którą otrzymamy z klawiatury Amigi, czyli numer fizycznego klawisza, na klawisz, jaki odpowiada tej liczbie na klawiaturze w PC-cie. Na przykład klawisz Amigi numer 33 to jest PC-towe S. Klawisz numer 83 to jest klawisz F4 na klawiaturze PC-ta. I to jest tablica, którą z jednej strony musimy albo sobie sami stworzyć z dokumentacji Amigi, albo jeśli nie działa, to możemy sobie trochę metodą prób i błędów te odpowiednie wartości dodać. Klasa Amiga Keyboard to jest klasa, która zajmuje się bezpośrednio odczytywaniem danych przesyłanych z klawiatury Amigowej. Mamy tutaj funkcję, która pobiera wartość linii zegarowej. Mamy tutaj funkcję, która pobiera wartość linii danych. Mamy tutaj funkcję, która służy do wysyłania pulsu na linii danych. To jest ten puls, o którym mówiłem wcześniej, który wysyła komputer, żeby potwierdzić informację o otrzymaniu numeru klawisza. Ale tak naprawdę najciekawszą jest ta funkcja tutaj, która pobiera informacje o numerze klawisza. Tak naprawdę jednak nie jest to funkcja, która pobiera cały numer klawisza, ale która pobiera pojedynczy bit. Po wejściu do tej funkcji komputer sprawdza, czy zmienił się status na linii zegara, czyli tak jak mówiłem wcześniej, czy klawiatura wysłała puls na linię zegara. Jeśli klawiatura wysłała puls na linię zegara, czyli status linii zmienił się z high na low i ilość odebranych już wcześniej bitów informacji jest mniejsza równa 7, to możemy pobrać kolejny bit informacji. Zapisujemy, że odczytaliśmy kolejny bit informacji i gdy tych bitów otrzymamy już 8, a dodatkowo będziemy mieli ostatnią zmianę pulsu na linii zegaru, tym razem tą naprawdę ostatnią, czyli zmianę ze stanu niskiego na stan wysoki, to wtedy możemy sobie zapisać z tej zmiennej tymczasowej informację, jaki klawisz został naprawdę naciśnięty. Zerujemy liczbę bitów, jakie zostały odebrane. Zerujemy sobie też tą tymczasową wartość klawisza. No i wysyłamy ten impuls potwierdzający odbiór danych. I tak to działa w momencie, w którym ta funkcja zostanie wywołana, gdy mamy zmianę na linii zegara. Gdybyśmy jednak takie zmiany na linii zegara nie mieli, to ta część funkcji w ogóle się nie wykona i funkcja zwróci nam wartość minus 1, która jest później traktowana w tym programie jako brak naciśniętego klawisza. Sam program natomiast wykonuje w kółko Macieju tą funkcję, a ta funkcja to tak naprawdę wysłanie pobranego wcześniej klawisza. Co robi ta funkcja? Tutaj przed sekundą mówiłem, ona zwraca albo minus 1, gdy klawisz jest nienaciśnięty, albo numer klawisza. A ta funkcja co robi? Ona wysyła nam klawisz do komputera. Kiedy nie został wciśnięty żaden klawisz, czyli ten rawki jest minus 1, to nic nie robimy. Tutaj mamy obsługę błędu transmisji, to znaczy kiedy klawiatura nam wyśle ten specjalny symbol, o którym mówiłem binarnie, że ma taką a taką wartość, ten symbol synchronizacji, czy raczej błędu synchronizacji, to wtedy na Arduino wykona się funkcja keyboard reset all i to jest funkcja tej biblioteki do obsługi klawiatury, która spowoduje, że wszystkie klawisze, które zostały wciśnięte, zostaną puszczone. To jest takie po prostu zabezpieczenie. Jeśli natrafimy na jakiś dziwny numer klawisza, którego nie mamy w naszej tablicy translacji klawiszy, to też funkcja ma nic nie zrobić. A jeśli klawisz ma poprawny numer, poprawną wartość, to zamieniamy ten klawisz z tego Amigowego numerka na ten PC-towy
numerek. Znowu, jeśli się okazuje, że na PC-cie taki klawisz na przykład nie istnieje, co było zaznaczane w tej tablicy przez wartość 0, to znowu nic nie robimy. I na samym końcu mamy ten kawałek, który wysyła do PC-ta informacje o klawiszu, albo puszczonym, albo naciśniętym, w zależności od tego, czy jest zapalony, czy zgaszony ósmy bit, ostatni bit w naszym numerku, który wysłała nam klawiatura Amigowa. I tak to się w kółko toczy, to jest naprawdę bardzo prosta komunikacja. Na początku posłużyłem się już skompilowanym programem i wrzuciłem go bezpośrednio na płytkę Arduino. I czy nam zadziałało? Zadziałało, ale tak właściwie nie zadziałało. Zamiast pojawienia się klawiszy, miałem jakieś dziwne zachowanie. Powtarzające się litery. Jakaś masakra. Pomyślałem sobie, że znowu coś źle znutowałem. Na szczęście doczytałem o co loto. Otóż moi kochani, gdy podłączamy zasilanie do Arduino poprzez port USB, przechodzi ono dodatkowo przez układ, który je stabilizuje. Arduino jest bowiem przeznaczone do pracy na bateriach, które mogą działać z różnymi napięciami, wyższymi nawet od 5 V, może być to 6, 12, więc ten układ stara się je wyrównać do 5 V. Jednak w przypadku podłączenia napięcia na USB, ten sam układ powoduje, że na wyjściu zasilania z Arduino dalej, na przykład do klawiatury, będziemy mieć około 4,6 do 4,9, a nie 5 V. Co okazuje się, mimo że jest to drobna różnica, za mało dla migowej klawiatury. Musiałem więc zewrzeć za pomocą zlutowania przełącznik J1 na płytce Arduino. Po tej drobnej zmianie wszystko zaczęło działać jak należy. Swoją drogą doczytałem, że na wielu płytkach Arduino Pro Micro działających na 5 V ten przełącznik jest często fabrycznie zwarty. W sumie nigdy tego nie sprawdzałem. No ale okej, jest okej. Teraz klawiatura zaczęła działać i to nawet z DA500. Sami zobaczcie, jak ślicznie przychodzi ten testowy program. Z innej beczki w programie na Arduino były też funkcje zapalające i gaszące dwie diody na klawiaturze Amigowej. Nawet jedna, ta zasilająca, jest przez ten program włączana. Oczywiście od razu sobie dodałem kilka linii kodu, które zapalają i gaszą drugą diodę podczas wciskania klawiszy, żeby to ładnie wyglądało. Zacząłem się zastanawiać, że fajnie by było tymi diodami z komputera sterować. Przypomniałem sobie bowiem, że w opcjach emulatora WinUAE mamy takie coś. Włączenie mrugania diodami klawiatury, caps lockiem, scroll lockiem, num lockiem, jak diodami w Amidze. Jak to działa? Otóż generalnie klawiatury, tym razem już PC-towe, wysyłają do komputera PC numery klawiszy dość podobnie jak te Amigowe. Też szeregowo, troszkę inaczej, ale podobnie. Dodatkowo w nowszych modelach nie tylko klawiatura może wysyłać komendy i dane do komputera, ale i komputer do klawiatury, praktycznie symetrycznie. Dlatego też klawiatura może spytać się komputera o to, jak mają świecić jej diody, a komputer jej na to grzecznie odpowie. Niestety standardowa biblioteka Arduino Keyboard H nie ma tej funkcjonalności, ale szybko znalazłem jej rozbudowaną wersję, bibliotekę o nazwie HID, czyli Human Interface Device, pozwalającą na udawanie przez Arduino nie tylko prostej klawiatury, ale i rozbudowanej klawiatury, czy też myszy, czy gamepada. Modyfikacja programu była naprawdę prosta i teraz mogę włączać LEDy klawiatury Amigowej z PC-ta. Wybrałem tutaj numlock i capslock. I mogę je włączać, wyłączać zarówno z klawiatury Amigowej, jak i PC-towej. A jak zmieniłem sobie ustawienia WinUAE, tak jak mówiłem wcześniej, to nawet mogę mrugać tymi diodami jak w Amidze. Pomyślałem sobie też, że skoro takie dwie diody, podobne diody są na DA500 obok tej niedziałającej fałszywej klawiatury, to może one też będą tak migały. Może one są podpięte pod taką wirtualną klawiaturę i jak podłączę tą zmodyfikowaną klawiaturę od Amigi, to te diody na Amidze będą mi tak ładnie migały. No ale niestety to nie zadziałało. Po pierwsze, DA500 i tak w ogóle nie wykryło mi tak działającej klawiatury, więc od razu lipa. A po drugie, jak podpiąłem normalną, działającą klawiaturę USB, taką od PC-ta, to diody na tej klawiaturze USB i tak się nie zapalały jak powinny. Nawet sobie wszedłem bezpośrednio do ustawień Amibery przez HK i zmieniłem tam fizycznie działanie diod, ale dalej lipa. Jakby DA500 wykrywało i działało tylko z klawiaturami na tej podstawowej komunikacji, na tym prostym trybie komunikacji bez kontroli diod. Ale co ciekawe, na takim P400 nie miałem problemów. Tam komputerek potrafi już migać diodami na klawiaturze Amigowej. Jeśli więc chcecie zbudować nie DA500 Maxi, ale opartą Raspberry Pi 4 Pimigę,
czy inną raz z bianową Amigę na innych płytkach Raspberry czy Orange Pi i zamknąć ją w obudowie od A500, to tutaj będziecie zadowoleni. A może w ogóle chcecie tam zamknąć małego peceta? Macie w ogóle takie chęci? Takie chęci na zamykanie w obudowach retrokomputerów maszyn Pi lub PC z działającymi klawiaturami. Ja tak zrobiłem kiedyś PC C64 ITX na Intelu oraz C64 na Pi 3. Także przez tą fazę przechodziłem. Kojarzę też, że od kilku lat takie coś kula amator kabli. No i w sumie, czy jak amigowcy teraz i tak nie zastępują przez projekt np. Pistorm coraz większej części amigowych bebechów Raspberry Pi, to czy w sumie nie mogą się pozbyć też płyty głównej? Co o tym sądzicie? Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.